Cykliczny projekt Sztuka i Smak to połączenie sztuki wizualnej z kulinarną. Pomysłodawczynią wspomnianego przedsięwzięcia jest Barbara Demut-Grabień. To taka koncepcja, która łączy ze sobą sztukę, czyli różnego rodzaju sztuki wizualne, malarstwo, rzeźbiarstwo, muzykę ze spektakularnym pokazem gotowania, czyli z takim jedzeniem artystycznym, gdyż uważamy, że dania przygotowane w sposób właśnie artystyczny mogą być natchnieniem dla sztuki i także na odwrót. Sztuka może być natchnieniem dla kucharzy, którzy właśnie tworzą. Najbliższe wydarzenie w ramach Sztuki i Smaku odbędzie się 14 grudnia w hotelu Platinum Mountain w Szklarskiej Porębie. Będą mogli Państwo podziwiać, a także zakupić dzieła bardzo znanych polskich malarzy i rzeźbiarzy, m.in. Darka Mińskiego, Daniela Pieluchy, Karola Bąka, Piotra Michnikowskiego, Katarzyny Bułki-Matłacz czy Karoliny Marii Gołębiowskiej. Będzie można także posłuchać koncertu znakomitych wrocławskich muzyków, m.in. Tomasza Krajewskiego. A wieczór atrakcyjni nam spektakularny pokaz gotowania połączony z degustacją. 14 grudnia w Szklarskiej Porębie w hotelu Platinum zapraszamy. Zapraszamy z przyjaciółmi i ludźmi przedsiębiorczymi, nie? Którzy chcą na tym świecie połączyć kulinaria ze sztuką i z ochroną pszczół. A dochód z licytacji zasilić ma konto Fundacji Ambasada Pszczół. Każdy może wziąć udział. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie hotelu Platinum w Szklarskiej Porębie, także na naszym profilu na Facebooku Sztuka i Smak. Rejestracja uczestników rozpocznie się już o godzinie 15, a oficjalne rozpoczęcie będzie miało miejsce o 18.